Widziałeś? Jechała się czkarnia, także zaczynamy zabawę. Dzisiaj można powiedzieć, że pierwszy raz będzie stosowany zakiszacz. Tu już woda odparował chlor, postała kilka dni w małzerze i stosuje coś takiego silokulant, zakiszacz bakteryjny. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Nie ruszyło na dobre koszenie, powiem wam szczerze, że na taki dzień czeka się cały rok i od tego dnia zależy też cały rok. Dzisiaj zbieramy paszę, którą będziemy żywić krowy przez resztę roku, więc naprawdę, jak mówiłem, nie ma co się śpieszyć z tym faktem, żeby po prostu zebrać rośliny w odpowiednim momencie, kiedy tutaj będzie najlepszy udział suchej masy i przede wszystkim skrobi, także nie ma co się patrzeć, że parę liści podeschło i już trzeba biegiem kosić, także działamy. Na razie 4 odwozy jeżdżą, 5 coś jeszcze nie dotarł, ale ogólnie bliskie dzisiaj początek na najbliższym działce, więc wyrabiamy się dosyć w miarę, sieczkarnia nie powinna stać. I tutaj już leci kuzyn Johnem, tak jak w zeszłym roku. 2 Tigo i 3 wywrotki będą. Pronarka, standardowo sąsiad z Kubotą i jeszcze moja pomarańczowa kolega będzie wyciągał, także taki mamy pakiecik do odwozu, do ugniatania. Zaraz wam też pokażę, kto i co tam działa. Tutaj to nawet i urosła. Jest i 5 odwóz wreszcie kompletny, także wszystkie statki w gotowości. 916 Vario, myślę, że godny wyczek do tej skorupki. Ale powiem wam, że kronówką to idzie robota, jednak na 8 rzędów sieczkarnia to tak szybciutko ubywa, te hektary lecą aż w oczach. A co umniegniecie w tym roku? No zobaczcie, jaki ładny byczek doposażony, kolejowy, tutaj koła w wale, dodatkowo opony, żeby za dużo się nie topił. No i John Deere w tym roku też kolega przyjechał i trochę ugniata. No i standardowo kejsik, tego to by nie mogło zabraknąć przy ugniataniu, tylko że Adrian robi na silosie. Za moment tam podjedziemy, to zobaczymy, co się dzieje na tym silosie. Na silosie też coś już się troszeczkę pojawiło, ale wolniej tutaj się napełnia. Dlatego ja któryś kurs wywalam też do silosu. Nie wszystko na pryzmę, ale ogólnie jest taki podział, że wywrotki jeżdżą na silos, a zbierajki na pryzmę. No bo wiadomo, jak ta pryzmie wywali taką jedną kupę w jednym miejscu, to jest to gorzej rozciągnąć, bo się rozjeżdżać może na boki. A tutaj na silosie póki co nie ma takiego stresu, więc sobie chłopaki spokojnie tutaj mogą przepychać, podpychać. I też zaczynamy od końca robić górę i później wpychać. Godzina 11, już około 6 hektarów wykosiliśmy w 3 godziny, także naprawdę kronówka ma dobrą wydajność. I tamta działka, chyba że ta ekspozycją, co była pierwsza koszona, to może no spora była w rozmiarach, ale dużo takich nieregularnych kształtów, wcięć, nie wcięć. Znaczy dwa w sumie takie wcięcia i jedno takie wielkie, więc też się zeszło tam o kość. To słup, to tamto.
No i teraz kolejne te działki, co były pierwsze siane i powiem wam, że dużo słabsze jest kukurydza na tych działkach, które się wcześniej posiało. Ładniej to wygląda te późniejsze sianie. O, tutaj takie mniejsze zestawy są super do obkoszenia, jeżeli poprzeczniaki wyciąć, to jest petarda, a te duże to już troszeczkę gorzej dużymi się kręcić, bo dużo dłużej się to schodzi. O, a tutaj myślałem, że się zamienimy, poprzecznik wytknął, a tutaj zaczęli od tego. Dobrze, mam telefon na linii. Odkasujemy kolejną działkę, ale powiem wam, że pionier to jest jednak pionier. Piąta, szósta klasa, ale kolba naprawdę piękna, trzyma się, nie gubi, nie opada nigdzie ta kolba, także rośliny naprawdę fajne. Zresztą widać po załączonym obrazku. Rzadko kiedy tutaj taka kukurydza była, no aż dziwne kurczę, czy tu jakieś deszcze przechodziły wyjątkowo dobre, czy co, bo aż sam jestem w szoku. Przecież tam pod lasem jest taki piach z drugiej strony, zresztą zaraz pokażę. Tam nigdy nic nie było, a w tym roku normalna taka przeciętna kukurydza u nas. Tak jak mówiłem tutaj, rzadko kiedy coś było pod lasem, szczególnie pod samym lasem. No zobaczcie, no nawet niczego sobie ta kukurydza wyrosła, także całkiem nie najgorzej. Chyba zdubluje na tym okrążeniu. Normalnie jak w formule pierwszej. Ogólnie co, robota dobrze idzie, powiem wam szczerze. Już godzina 13 się zbliża i gdzieś tak do połowy się zbliżamy. Jeszcze tutaj zdecydowałem się, że drugą działkę od razu na zuzeli setniemy. Pójdzie ona w kiszonkę, a nie na ziarnówkę. Czy to dobra decyzja? Nie wiem. Czy powciskam resztę tego, co zostało. Najwyżej będzie przeżyto siane po ziarnówce, no. Zobaczymy, ale ogólnie nie źle, gdzieś mniej więcej połowę już myślę, że wykosiliśmy, już ponad 10 hektarów poległo. I tak pomalutku i do celu. Dobrze w silosie chłopaki robią, bo tamten koniec zaczęli nadychać. Także ja teraz to cofałem tyłem, żeby wywalić, bo poprzednio już była dobra stroma górka i ledwo się drapałem, bo przy wyładunku powoli się jedzie, nie wiem, z bakiem. I jest taki problemik, także tak jest teraz, że sypię raz na pryzmę, raz na silos, później w razie ewentualnie potrzeb będzie się to modyfikować. To, co każdy odwożący lubi najbardziej, czyli przekasywanie zasieczkarnią. Nie ma nic przyjemniejszego niż zasypany ciągnik wiórami. Ale tak to jest, że nie zawsze wypada dobrze się ustawić. Czasem wypadnie, że trzeba zasieczkarnią przejechać. Ale chociaż ta ma dobry wiatr, teraz zobaczcie, mało co się rozsypuje, wszystko leci na przyczepę, bo Jaguar robi wiatr numeru, nie sypie dużo na ciągnik, a kroną wodą rzuca. W sumie, bo to za Jaguarami, tymi starymi 800-kami się jeździło najczęściej, no to tam trochę inaczej. No i też fakt taki, że ten ciągnik jest długi, sam sobie, plus do tego obciążnik na przodzie i musi mieć siłę dmuchnąć, no. Nie ukrywajmy.
powiedziano, jeszcze całkiem zielona stoi. Już trochę zaczęła podsychać. Jest naprawdę mocno zróżnicowana w tym roku. Przynajmniej u mnie. A teraz do tyłu. No taki zawijas ma ta działeczka. Także działamy jak się da. Powiem wam, że zapierdziel taki, że nie ma kiedy i ponagrywać za mocno. Tutaj chłopaki działają sobie z przyczepą. Trochę też solimy. Nie zaszkodzi. Ja tutaj ile mogłem do tyłu, to wjechałem. Resztę muszą wpychać, ale mówią, że dają sobie radę na spokojnie. Także widzicie, od tyłu pakujemy silos, żeby się nie wciągać. I kończymy Zuzelę. Miało to być na ziarno, ale tak jak wspominałem wcześniej, jak już przyjechaliśmy z zestawami, to tniemy, już nie będzie się latać tutaj też do ziarnowy, a tymczasem trochę ujęcia z koszenia. A jedna działka po Gorzowskiej wygląda tak. Dopiero zaczyna podsypać. Także jak mówiłem, zróżnicowanie jest naprawdę duże, jeśli chodzi o stopień dojrzałości roślin. A chłopaki się nudzą, pogaduchy idą. Powoli kończymy już te bliskie. Zostanie 6 hektarów trochę dalej. Na razie trochę okrojony skład na obrządek, bo jest godzina 16:46. Sąsiad pojechał obrządzać i tata też zatrzymał się na obrządeczek. A my we trzech odwozimy. Tutaj blisko ok się wyrabiamy, nawet we dwóch by w sumie starczyło. Tak na dobrą sprawę. Ale zaraz będziemy na takie jedne z dalszych działek ruszać. Tam właśnie chcę pszenżyta posiać, więc też mi zależy, żeby to na kiszonkę zebrać. Cyk, fuch, zaraz widzę, moja kolejka będzie do załadunku. A jeszcze troszkę na początek zasypię, ale myślę, że resztę to już chyba wcisnę tej kukurydzy. Tutaj nie była za jakaś za rewelacyjna, ale za to kolby ładne, także może skrubiowo nie będzie tak całkiem źle, jak na początku myślałem. Pędzą oporowcy, nie wiem czy widać tam w oddali. Pierwszy Johnny zleli, drugi Fendzik z Golden Lochem, sieczkarnia, kamerzysta i ja. No niestety, ostatni kończyłem pole, ostatnie nie sypali na poprzednim, to i ostatni tutaj jadę. Taka kolej rzeczy, proszę państwa. Ale powiem wam, że taki zapierdziel, że nie ma kiedy i nawet co ponagrywać za bardzo. Trzeba będzie od Kuby trochę materiału chyba ściągnąć, bo
się aż nawet boję, jak otworzę to, co dzisiaj nagrałem, czy coś będzie w ogóle z czego film montować. Tak to zawsze od niego pod jakąś muzyczkę parę minut stawki by można było ukiełtać. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Generalnie, tak jak mówiłem, ostatnie pola, 6 hektarów, trochę dalej. Ale już ostatnie, można powiedzieć, 17-10 szybko nam idzie. Na początek takie 2-hektarowe i zostanie 4 hektarów z haczykiem w ostatniej działce. Czyli mniej więcej tyle, co na zuzeli. Leży w okrojonym składzie, jednak i te dwie mniejsze przyczepy to kupę zabierały. Bądź co bądź, bo zawsze między nas się wtryniały i praktycznie sieczkarnia nie stała, nawet na tych najdalszych polach, to tam parę minut może poczekała na nową kolejkę, na następną kolejkę i wszystko. Teraz dokładniej widać oporową ekipę. Jak te wózki w tym roku się podobają, odwóz u mnie, chłopaki i dziewczyny, które oglądają, proszę Państwa. Wstydu nie ma, co? Dwa razy Tigo. Taka skorupka. I te wywroteczki. O, i tutaj na tej działce zaraz odkoszą. To pokaże się ta odmiana, można powiedzieć, eksperymentalna, żeby sprawdzić, jak w polskich warunkach ona się spisuje i za moment ją będziemy ciąć i można będzie pokazać. No i właśnie tutaj jest ta turecka odmiana, można powiedzieć, eksperymentalna, tylko kilka gospodarstw w Polsce miało przyjemność zasiać i między innymi ja. I zobaczcie, no tutaj może nie jest roślina jakoś imponująco wysoka, ale kolby naprawdę są ok. I tak jak widać tutaj po paru rządkach, że nie odpadają z roślin, mimo że są do dołu pochylone. Stay Green też jest fajny tej odmiany i też widać na załączonym obrazku, że wcale za późno tej kukurydzy nie siałem, znaczy nie kosiłem. I nie koszę, bo nawet i na przyczepie widać, jaki ładnie jest zielony towarek, więc wilgotność, myślę, że 40% suchej masy na pewno nie przekroczy, to jest 100%. 35 może nie, ale jakieś 37-38 myślę, że się uzyska, uśredniając cały wynik. To tu się stanęło. Tu się jakoś wysoko zrobiło. Ocie, kurde, wol. Bez liny nie ma roboty. Dobry tutaj las, równo z sieczkarnią. Tak jak wszędzie latało się 7 na godzinę, to tutaj 5 to max w tym lesie. 7, nawet 10 były momenty. A ładne, ładne roślinki. No tutaj też wody im nie brakowało w tym miejscu. No to mogły się popisać. Było ciepło tego roku, więc miało to warunki rosnąć. Muszę Wam powiedzieć, że jest za 15:19 i zaczynamy ostatnią działeczkę, już kurde się zaczyna ściemniać, także będziemy pewnie po nocce kończyć, no tak pi razy oko 4 hektary, no to niecałe 3 godziny, dobre 2, to po 9 będzie koniec, tak mi się wydaje, bo też nie ma za specjalnej tutaj kukurydzy, tylko miejscami jednak pole zakwaszone po pierwszy rok obziewam, to trzeba je troszeczkę do kultury doprowadzić, ale w sam raz. Przewidziałem chyba powierzchnię do względem możliwości magazynowych. To ładna pryzma wychodzi, co zresztą widzieliście, jak tam Johnny już siedział. Wcześniej ja też na niej siedziałem, była dużo niższa, ale źle wjeżdżałem po prostu. Mój błąd.
a nie chciałem tam cofać, bo to było ze skosa wjeżdżane i żeby przyczepy nie wyłożyć. Także też trzeba uważać na takie tematy. Lepiej, kurczę, honor schować w kieszeni, zadzwonić o tą linę, niż narobić większego bałaganu. No trzeba uważać ogólnie i myśleć nad tym, co się robi, to będzie dobrze. Także teraz wygląda na to, że ja prowadzę sieczkarnię, będę pierwszy zasypywany. I dobrze wyszło w sumie kolejka. Kuzyn już tam pewnie za moment będzie czekał z drugim Tigo. A dwóch pozostałych, bo tata też zaczął teraz pierwszą przyczepę właśnie powiózł, więc też zaczął wozić, więc już jest nas znowu czterech i za moment będzie pewnie piąty. To już będzie szło gładko. Tutaj akurat dobry dojazd do tego pola, mimo że ono jest kawałek drogi dalej, ale dobra żwirówka i za moment asfaltowa, także też to będzie uciekać. Kosimy po ostatniej przyczepie, powiem wam, że tutaj no najsłabsze na koniec chyba kukurydza została, ale ogólnie nie ma co narzekać, nie jest źle. Co tu, czyżbym miał już pełno? Tak, pełno, dobra, spierdzielam. I tutaj chłopaki po razie jeszcze i będzie zabrane, także po akcji kukurydza. Na szybko licząc gitary 13, 22 chyba dzisiaj poległy, to jakieś 16-17 jeszcze ziarnówki stoi na ziarno zostawionej. Ciekaw jestem, jak będzie w tym roku z ziarnówka sypać ogólnie. Może szału nie będzie, ale biedy też nie będzie, taką mam nadzieję przynajmniej skromną. Pyk, pyk. Lepsze oświetlenie na długi i ogień. A tam chłopaki kończą. No już tam pewnie ostatnia przyczepa kończy się kosić, także szacowany czas operacji do 21:00 i to się wyrobimy. Jest godzina 20:37. Nim zjadą do domu, to będzie 21:00, także przyzwoicie po Bożemu, fajna wydajność idzie tą sieczkarnią. Trochę dłuższą przerwę obiadową mieliśmy, bo tam z ziemniakami był problem, ale ogólnie dzień super udany, bez żadnych awarii, bezproblemowo, aż miło się robi, powiem wam, aż się chciało robić, do tego pogoda dopisała superancko. A i rekord prędkości Waltrą pobiłem, bo ona jest przyblokowana na 53 na godzinę. Ale jak z pełnym ładunkiem po tych górkach bujnąć się, to 56, nawet chyba w pewnym momencie 57 pokazywało, także fajnie by było rozblokować nam 6 dych. Ale dobra, nie ma co tutaj gadać, pewnie podsumowanko będzie jutro za dnia, jak coś będzie widać, porzucamy, pokrywamy, coś może i nagram do tego, także tyle chyba na dziś, chyba że coś jeszcze złapię ciekawego. No i cześć, siemanko, z dnia kolejnego, teraz dognatanie silosu. Myśmy już wczoraj tak mniej więcej ogarnęli, ale nie ukrywam, że najlepsza ekipa do ugniatania dała z siebie wszystko, można powiedzieć. Tutaj momentem już prawie metr nad ściany silosu. Szkoda, że nie po całej długości, ale tutaj jest wada tego silosu, że jest krótki. I po prostu nie można się rozpędzić z tym wpychaniem. I tutaj już zabrakło towaru, żeby więcej tu napychać, ale i tak jest naprawdę nieźle. Rok temu chyba było równo z Betlejemką, a w tym roku jest wyżej. No tutaj jeszcze by parę przyczep lazło, ale
No ale już nie róbmy sobie jaj, jest i tak nieźle. Ponad 3 metry nad ziemią, to czego tu narzekać? Widoki kurna jak na Giewoncie. Powiem wam, że włożenie jednak ma swoje plusy, bo jakbym wczoraj cały dzień ugniatał i dzisiaj przyszłoby mi to dogniatać, to już bym szewskiej pasji dostawał. A tak sobie na luzie, o, dzisiaj coś innego, jakaś odmiana. Także jest w porządeczku. Działamy. Na co kapłana dzisiaj nie ma? Bo do Mazowiecka, do tego szkolarskiego. I przyszedł czas na małe podsumowanko po akcji kukurydza. Wszystko jest nakryte. Tak z grubsza jeszcze opon trzeba podowozić, ale teraz priorytetem jest przygotowanie pól pod zasiewy. No z tej strony silos nie wygląda za okazale, ale chłopaki się naprawdę postarali, sporo tutaj wcisnęli. Z tej strony to już wygląda zdecydowanie lepiej. Ogólnie tutaj w silosie leży gdzieś około 12 hektarów. Kiszonki w najwyższym miejscu, gdzieś jakieś 70-80 cm nad ściankę, czyli ponad 3 metry, jakieś 3,20, 3,30. Także no dosyć fajnie się zmieściło. No i jeszcze dochodzi temat pryzmy. A pryzma prezentuje się w taki sposób. Ogólnie wymiary folii to 12x52, także też około 10 hektarów tutaj leży, można przyjąć. No tutaj już pryzma to jest mniej więcej obrzucona oponami, jakieś resztki co zostaną z silosu się, znaczy co nie będą wchodzić na silos, to już tutaj się dorzuci. Jest już wstępnie fajnie okryte. Ogólnie okrywanie zajęło 2 dni, środę i czwartek, bo w środę to wszystko trzeba poobrzucać, podogniatać. No i po południu tylko folię ponad zdążyło się ponaciągać i zabezpieczyć się od dołu na silosie workami, a tutaj piaskiem obsypane. No i na czwartek zostały siateczki i opony. Też sporo było rzucania, jednak tych opon to troszeczkę leży i to wszystko poprzerzucać, porozciągać, siatki poprzewozić, także się zeszło. No tutaj można zauważyć, że jak na silosie i na pryzmie na początku jest wolne miejsce, to znaczy weszłoby jeszcze trochę, bo chłopaki dobrze to rozplanowywali, tylko że ostatnie 4 hektary okazały się no słabsze i po prostu mniej tej masy było, więc po parę przyczep zabrakło, jeszcze można byłoby tak ze 2 hektarki dokosić na te kopce, żeby je dopełnić jak należy, ale nie ma co przesadzać, skoro i tak wystarcza, no to im więcej na ziarnówkę pójdzie, tym więcej w kieszeni zostanie, można powiedzieć. A tych zapasów też nie ma co robić. No i jak wyglądają kiszoneczki? No to jest kukurydza, tutaj gorzowska, pierwszy pokos i drugi pokos. Także plac już jest wykorzystany na 100%. Przerwy są między pryzmami, tutaj to akurat metrowa, ale między tamtymi to praktycznie już nie ma żadnych przerw. Pryzma do pryzmy dochodzi, także wykorzystaliśmy co się da. Jeszcze w tym roku zostanie do zbioru kukurydza właśnie ziarnowa i czwarty pokos, także zastanawiam się, gdzie go położyć. Bym chciał gdzieś bliżej obory na tamtej działce, bo bym go jak najszybciej zaczynał skarmiać. Także tyle, jeśli chodzi o akcję kukurydza. Za dużo nie było kiedy nagrywać, co nagrywać, jak nagrywać, ale myślę, że jakoś mi się udało poskładać film w całość, także dzięki za oglądanie i do następnego.